Ja już jestem z powrotem. No i drodzy, ten filmik taki z Emilią nagraliśmy przed chwilą. Taki chaotyczny troszeczkę, tak powiem. My się spieszyliśmy. Byliśmy po drodze w piekarni, bo chciałem bułeczkę sobie po drodze zjeść. Tak jak przeobiecywałem, chciałem pokazać. Mówię, jednak będę tą drogą wracał, żeby pokazać właśnie tym, którzy nie mieszkają w tym mieście. Tak to wygląda w poranku. Zobaczcie. Tak, po poranku, moi drodzy. Może kogoś to interesować. W szczególności tych, którzy mieszkają gdzieś w Krakowie, czy tam jak nasz Tomi 76, poza Krakowem już teraz mieszka. I na pewno sobie z miłą chęcią obejrzy, jak to wygląda z rana. On też zawsze pokazuje, jak u niego wygląda z rana dzień. A dzisiaj wyjątkowo mój dzień z rana. Tak wygląda, moi drodzy. Moi drodzy. Nagram taki krótki filmik. Pokażę, jak to wygląda wszystko. Co chciałem odnośnie tego mojego przeziębienia. Tak jak wspominałem. Cały czas nie za bardzo jestem doleczony, ale trudno, pójdę jutro do tej pracy. Dlatego, żeśmy wstawiali te filmiki. Stare filmiki z różnych kart. Wiadomo, że nie wszystko, tak po prostu to, co tam bez obróbki można było troszeczkę jakieś migawki wstawić, to się wstawiło. Ale przynajmniej będzie jakaś taka w sumie w archiwum, będzie chciał ktoś sobie wstecz wejść, będzie sobie przeglądał, to jak będzie go tam coś interesowało, może sobie obejrzeć, jak to u nas wyglądało wcześniej, dużo wcześniej. Moi drodzy, zobaczcie. Wszystko jeszcze śpi, że tak powiem. A po drugiej stronie jest Polska Filharmonia Bałtycka. Tam, gdzie byliśmy na tym koncercie Iry, zdaje się. To było chyba w tym roku. Piękna łajba. No, ale na razie nie pływają. To tak się wydaje, moi drodzy, że ta Motława tutaj na Starym Mieście, wydawałoby się, że to może wcale nie jest tak dużo tutaj tych zabytkowych restauracji, kawiarni, ale powiem szczerze, że zanim dojdziemy do Żurawia, to tutaj już tego wszystkiego jest bardzo dużo, a Żuraw to jest od Emilki, od szkoły to zaledwie połowę trasy, żeby tam skręcić w długą, żeby pokazać wam Neptuna. O, tutaj mówię. Zobaczcie. Tu co kawałek są jakieś takie przejścia. I też zabytki. To już pokazywałem. Ale skoro już tu jestem, trochę czasu poświęcę na to, żeby pokazać, jak to wygląda. No i teraz zobaczcie. Pięknie. A tutaj? Zobaczcie, się nic w ogóle nie boją. Nie, one są oswojone. Od małego nauczone. Moi drodzy, ja na chwilę teraz pauzuję. Postaram się włączyć, jak już będę na długiej. Nie będę tutaj przynudzał. To zaraz, hej. No już jestem. Jestem na długiej, moi drodzy. Pokażę, jak to wygląda z tyłu. Jak ktoś długo nie był. Jest takie przejście od Motławy. Cztery takie jakby tunele, że tak powiem. Moi drodzy. Teraz będę kończył. Bo ja tylko po prostu tą ulicę przejdę i wychodzę i będę tam czekał na tramwaj czy na autobus. Tak wygląda o poranku, moi drodzy. Długa w Gdańsku.
tak jak podejrzewałem, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, ale wszystko się budzi, bo widzę, że już pracownicy restauracji, kawiarni zaczynają pracę. Mało tutaj się przygotowują do turystów. Podejdziemy pod Neptuna i będę Państwu dziękował. Także dzisiaj taki dzień właśnie mam. Niespodziewana właśnie taka niespodziewany spacer, że tak powiem. Z rana po chorobie i jeszcze praktycznie niezdrowy do końca. No ale cóż, przysnęło mi się, bo w dzień spałem. Później nie mogłem zasnąć i tak to właśnie wychodzi, że nawet już budzik mnie nie dobudził, tylko pani z busa zadzwoniła, że już podjeżdżają. A Ola powiedziała, że my przysnęliśmy. Ją sami dostarczymy. No, już jesteśmy przy Neptunie. Super sprawa. Zobaczcie. Zobaczcie, ile zabytków i dros. Moi drodzy, ja będę już kończył. Znowu się źle poczułem. Mam nadzieję, że w autobusie będzie miejsce, żeby się usiąść, bo jeżeli nie, to pójdę na piechotę. Słaby jestem. Trochę przeszedłem. Zobaczcie. Pomilczmy. Jeszcze kawałki wychodzę. Jest 25 października 2022 rok. Dzisiaj mamy taką datę. Pozdrawiam i na łączach. Cześć, pozdrowienia z Gdańska. Hej.